Czy kazirodztwo w Japonii jest legalne? Na to pytanie odpowiem w trakcie filmiku. Na początku jednak skupmy się, dlaczego w Japonii adoptuje się dorosłych mężczyzn? Bo według statystyk, aż 98% wszystkich adopcji w Japonii dotyczy właśnie osób dorosłych. Zazwyczaj są to osoby w przedziale wiekowym od 20 do 30 roku życia. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Żeby unikać podatków i żeby dziedzictwo, na przykład swojej firmy, przekazać właśnie swojemu, powiedzmy, synowi. Początek tej, boże, tradycji wziął się już setek lat temu, kiedy to właśnie japoński kodeks cywilny dyktował sposób przekazywania majątku. Pieniądze, dom, aktywa, jakiekolwiek się miało coś ważnego, przekazywane były linii męskiej, zaczynając od najstarszego syna. Jeśli jednak była jakaś rodzina, gdzie nie było ani jednego syna, oczywiście takich rodzin wcale nie brakuje, to prawo stanowiło, że adoptowani synowie mieli po prostu takie same prawa, jak byli synami biologicznymi, czyli przejmowali nazwisko, wszystko co w spadku szło po prostu do nich, nie było żadnej różnicy. Do dnia dzisiejszego w Japonii jest pełno firm. Nie muszą to być jakieś gigantyczne firmy jak Toyota czy Sony, ale nawet takie zwykłe, mniejsze firmy rodzinne, które są po prostu, powiedzmy, tradycyjne i to wszystko jest przekazywane z dziada pradziada da właśnie swojego syna, zazwyczaj najstarszego syna, ojciec przekazuje mu po prostu jakby swoją firmę. I nawet właśnie takie mniejsze firmy, o których słyszeli praktycznie tylko lokalni Japończycy, dbają o swoją spuściznę i swoją tradycję i historię. Wyobraźmy sobie jakąś japońską firmę, która działa od 200 lat, albo nawet i 300 czy 400, bo również i takich w Japonii nie brakuje. Jest to rodzinny biznes. Zawsze ojciec przekazuje ten biznes swojemu synowi, więc ten już nawet w zasadzie niekoniecznie musiał chodzić jakoś do szkoły i się przykładać, bo wiedział, że i tak zostanie tą osobą i będzie tym zarządzać. W ciągu tych 2, 3, 4 wieków praktycznie pewne jest to, że zdarzy się właśnie pokolenie, gdzie nie będzie syna. Tylko będą na przykład same córki, albo czasami nawet w ogóle nie będzie dzieci. I wtedy, żeby zachować tą ciągłość, trzeba po prostu zaadoptować na przykład dorosłego mężczyznę. I tutaj wygląda to tak, że mężczyzna na przykład może poślubić jakąś córkę. Powiedzmy, że najstarsza córka znajduje sobie chłopaka, razem się spotykają i w końcu dochodzi do ślubu. Ale oczywiście w takim przypadku, tradycyjnie patrząc, to ta córka, wychodząc za mąż, przejmuje jakby rodzinę tego faceta, czyli również i jego nazwisko. Co jest akurat problemem przy dziedziczeniu właśnie spadków, jeśli chodzi na przykład o firmy, które nawet firmy mogą być zrobione po prostu z nazwiska, tak jak Toyota na przykład. To było od Toyody albo Suzuki. Również jeśli chodzi o spadek, to oczywiście syn ma jakby pierwszeństwo w dziedziczeniu wszystkiego, a nie zięć. I co się robi w takim przypadku? Rodzice córki, która wyszła za mąż, adoptują jej męża. Tak, że jej mąż staje się jakby ich dzieckiem. Rozumiecie trochę? I właśnie taka osoba, czyli zięć i jednocześnie syn, jest nazywany mukoyoshi. W Japonii jak córka wychodzi za mąż, to automatycznie przychodzi do nowej rodziny. I to serio tak to trochę wygląda, dlatego często rodzice panny młodej są akurat trochę dość smutni, jeśli chodzi właśnie o ich ślub, bo wiedzą, że córka zmieni nazwisko, że autentycznie po prostu przechodzi do innej rodziny, bardziej się z nimi trzyma niż ze swoją biologiczną rodziną. Ale skoro rodzice adoptują jakby swojego zięcia, to w takim razie on automatycznie z zięcia staje się ich synem. Czyli jakby ich córka poślubiła ich syna, czyli teoretycznie to nie jest tylko małżeństwo, ale również i rodzeństwo. I no trochę tak to wygląda. Prawnie patrząc, dokładnie tak to wygląda. I właśnie odpowiadając na to pytanie, czy w Japonii kazirodztwo jest legalne. Niektóre z najbardziej znanych japońskich firm pozostały właśnie w rodzinie, właśnie dzięki mukoyoshi. Na przykład Toyota albo Suzuki. I przypadek Suzuki jest o tyle ciekawy, że obecny prezes i dyrektor Osamu Suzuki jest czwartym adoptowanym synem w tej rodzinie, żeby po prostu przekazywać dalej tą firmę. Firma Hoshi to oczywiście japońska firma, która została założona coś w 8 wieku, czyli prawie 1300 lat temu i przez 46 pokoleń jest po prostu w tej samej rodzinie. Jak już się domyślacie, oczywiście też dzięki właśnie mukoyoshi, czyli przez to, że adoptowano po prostu sobie synów, ta rodzinna tradycja była przekazywana dalej. Co ciekawe, w Japonii istnieją nawet firmy, które specjalizują się w doborze kandydatów pod właśnie mukoyoshi. Czyli są firmy, takie bardziej agencje w zasadzie, gdzie zbierają kandydatów i jeśli jakaś firma potrzebuje na przykład przedłużyć właśnie linię, nie wiem,
swoją rodzinną, żeby przekazać po prostu swoją firmę swojemu synowi i akurat są w takiej potrzebie, to mogą się po prostu skontaktować z taką agencją i poprosić ich o podesłanie na przykład kandydatów. Współcześnie tego typu legalną adopcję łączy się z tradycją OMIJAJ, czyli właśnie jak już kojarzycie może z moich poprzednich filmików, OMIJAJ to jest po prostu jakby takie dopasowywanie par, czyli na przykład rodzice wybierają swojemu synowi przyszłą żonę, kandydatkę chociaż na żonę i doprowadzają do ich spotkania. I w dzisiejszych czasach często właśnie tak to wygląda, że na przykład właściciel dużej firmy, chociaż po prostu właściciel powiedzmy tradycyjnej firmy, ma córkę i nie ma żadnego syna. I ta córka również nie ma chłopaka, nie ma męża, więc ojciec myśli właśnie nad tym, jak by dopasować konkretnego kandydata, żeby później móc go adoptować i żeby on był najpierw w małżeństwie, później został ich jakby synem i przejął firmę. Damn, to jest skomplikowane. Więc powiedzmy, że są trzy scenariusze. Może tak to będzie lepiej zobrazować. Pierwsze, po prostu jakby zwykła adopcja dorosłego, żeby przejął firmę po ojcu. Drugi scenariusz. Ojciec z wielką firmą ma same córki. Ale na przykład starsza córka ma chłopaka, poślubiła, nawet już mogą być po małżeństwie i nagle po prostu, no niestety nie doczekam się chyba już syna, więc fajnie by było, gdyby udało się zaadoptować swojego zięcia. I uwaga, rekwizyt, który jest według mnie chyba najczęściej używany w moich filmikach, to ta butelka z sake. Ta firma, Dewa Zakurak, o której, tak jak już wam kiedyś wspominałem, przez chwilę dosłownie, ale udało mi się powiedzmy trochę tam popracować i nawet pomieszkać u właśnie rodziny Dewa Zakura. No, u nich na przykład tak właśnie było. Nie jest to jakaś ogromna firma, tylko jest to firma naprawdę z tradycjami. Pamiętam, że ich dom jest taki mega tradycyjny japoński dom z pięknym japońskim ogrodem i nawet część tego domu już jest po prostu zmieniona na muzeum, że tam ludzie po prostu przychodzą i oglądają, jak wygląda produkcja sake. I właśnie u nich tak było. Najstarsza córka wyszła za mąż i po jakimś czasie stwierdzili, że najlepszym dla nich rozwiązaniem będzie po prostu adoptowanie go, żeby przejął firmę, ponieważ jak i córka, jak i on byli przygotowywani już trochę do tego, żeby właśnie zająć się produkcją sake. Z tego co pamiętam właśnie, on ze swoją małżonką na przykład podróżowali po różnych kontynentach po to, żeby nie tylko jakieś kontakty załapać, ale język, żeby na przykład swój język angielski podszlifować, który się przyda im właśnie podczas na przykład biznesów. I to był akurat bardzo ciekawy przypadek, ponieważ to było małżeństwo, które się dosłownie kochało, spotkali się dawno wcześniej, byli najpierw oczywiście parą, później się oświadczył romantycznie, wszystko, piękny ślub. Pamiętam, bo oglądałem ich zdjęcia, bo to akurat jak tam pracowałem, to było zaraz po ich ślubie. I właśnie dla tego faceta było to zaszczytem, że będzie mógł przejąć taką tradycyjną firmę, właśnie jaką jest Dewa Zakura. Trzeci scenariusz. Jest ojciec, który prowadzi swoją firmę i ma same córki. Niestety jednak jego firma jest specyficzna. Powiedzmy na przykład jest to jakaś klinika. I przypomnę, wszystkie kliniki medyczne w Japonii muszą być prowadzone przez lekarzy. I jak sami wiecie, nie wszyscy mogą akurat na przykład się spotykać z lekarzami. Na przykład powiedzmy jego najstarsza córka nie ma w ogóle chłopaka, nie ma nikogo. I akurat tutaj nie wystarczy po prostu zwykłe spotkanie się z kimkolwiek, tylko koniecznie musi to być lekarz po to, żeby mógł przejąć firmę, żeby on faktycznie mógł stać się prezesem i właścicielem właśnie tej kliniki. Więc co tutaj się robi? Właśnie korzysta się jakby z tej tradycji OMIJAJ i na przykład właśnie z tych agencji. Zgłasza się, że na przykład jest taka i taka klinika, która właśnie ma powiedzmy 400 lat, jakieś tradycyjne metody, nie wiem, leczenia, cokolwiek i niestety nie mamy syna i mamy córkę, która na przykład byłaby chętna wziąć kogoś poślubić. I tutaj akurat sprawa wygląda tak, że przychodzi jakiś kandydat, poznaje się głównie w zasadzie z córką, jak i z ojcem i dochodzi do porozumienia bądź nie. Czasami właśnie ta córka wie, że to jest bardziej takie biznesowe, ale mimo wszystko nie mają z tym jakoś problemu. I brzmi to bardzo staroświecko i serio tak po prostu jest. To jest naprawdę moim zdaniem bardzo staroświeckie, tylko po to autentycznie się kogoś adoptuje, żeby przekazać firmę dalej niby swojemu synowi, choć trochę jest to oszukane, zwłaszcza jeśli to nawet nie wiąże się z taką prawdziwą miłością wśród swoich dzieci czy coś, no to jest akurat trochę dla mnie dziwne. Dlaczego konieczne jest to, żeby doszło do ślubu, a nie po prostu adoptować? Adoptować w sumie też można, ale to też chodzi mniej więcej o to, że czasami te właśnie córki są powiedzmy już w podeszłym wieku czy coś i żeby połączyć jakby jedno z drugim, żeby ta córka również mimo wszystko miała ten biznes rodzinny, w sensie brała udział w tym
tym wprowadzeniu choćby, na przykład dajmy na to tej kliniki, właśnie z tym mężem, który będzie dobrany tylko po to, żeby przejąć tą firmę i się nią zajmować. Jakie są minusy i plusy takiej adopcji? Oczywiście pierwszy to jest taki, że po prostu ten facet musi się jakby wyrzec swojej rodziny, chociaż tutaj akurat według japońskich źródeł nie zawsze jest to takie totalne odcięcie, bo czasami mogą również po prostu dostać coś w spadku po swoich rodzicach. Tutaj akurat nie wnikałem w to mocno, ponieważ oczywiście te podatki mogą być różne, niekoniecznie będą na tej samej stawce na przykład, tylko po prostu trochę te podatki będą wyższe, ale oczywiście jeśli kontakt między rodzicami a biologicznym synem, który został zaadoptowany, będą mimo wszystko dobre, to również rodzice po prostu mogą przepisać takie osobie dom czy cokolwiek. Minusów jest też oczywiście to, że wiąże się z tym różne ryzyko. Ktoś zostanie zaadoptowany, przejmie firmę, a okaże się, że firma bankrutuje, ma dużo długów, no i jest problem. I co ciekawe, również jeśli chodzi o rozwód, jest mega, mega utrudniony. Ponieważ wiecie, rozwód rozwodem, ale ta osoba dalej jakby jest legalnie adoptowana przez rodziców. I to wszystko jest mega utrudnione właśnie jeśli chodzi o te wszystkie formalności. Plus jest podobno taki, że z teściami ma się lepszy kontakt. W sensie serio było to napisane w jakimś artykule, że nie ma tego problemu, że na przykład zięć ma jakieś problemy ze swoją teściową czy coś takiego, tylko po prostu wszyscy dołączają do tej rodziny i problem rozwiązany. Ach, nie wiem akurat czy w to wierzyć, ale tak było napisane. Dzięki za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia w następnym.